dobry, witajcie wszyscy. Dzisiejszym naszym pacjentem będzie ten oto z tyłu Benimar i będziemy w nim robić przyłącze do tankowania gazu. Zapraszam wszystkich do obejrzenia tej części. Zacznijmy naszą pracę od projektu, od przedstawienia wszystkich komponentów, które będziemy instalowali w naszej instalacji, tak żebyśmy mieli pewność, że wszystko co robimy jest poprawne i bezpieczne. Standardowo instalacja w przyczepie, tudzież w kamperze jest zbudowana w ten sposób, że mamy zawór redukcyjny, do którego jest podłączona butla gazowa. Ja już zidentyfikowałem, że ten zawór nazywa się G12 i to jest taki standardowy zawór. To jest istotne, później wyjaśnię dlaczego. I gaz za tym reduktorem już na niskim ciśnieniu jest dystrybuowany do naszych poszczególnych odbiorów w kamperze. To może być lodówka, to może być ciepła woda, ogrzewanie, piekarnik. Tak. Tego elementu nie będziemy w żaden sposób zmieniać i modyfikować. Skupimy się na doprowadzeniu gazu do butli i doprowadzeniu gazu dalej już do reduktora. W instalacji, którą chcemy zmodyfikować, wykorzystamy inny zbiornik. Od tego trzeba zacząć. Zbiornik taki standardowy, taka butla gazowa, nie nadaje się do napełniania. Z tego względu w naszej instalacji wykorzystamy butle do wielokrotnego napełniania. Są dostępne w tej chwili na rynku takie butle, które mają zabezpieczenie przeciwko przepełnieniu tej butli, że można ją napełnić tylko do 80%. Każda inna standardowa butla, jak jest napełniana w serwisie, też jest napełniana nie więcej niż do 80%. Z tego względu też nie wolno stosować takiej zwykłej butli tutaj, bo jeżeli byśmy ją napełniali, to moglibyśmy ją tak naprawdę do pełna zupełnie napełnić, a to by było niebezpieczne, bo mogłoby w butli wzrosnąć ciśnienie i to mogłoby spowodować, nie wiem, uszkodzenie butli, wybuch tego gazu i tak dalej. I z tego względu no, trzeba na to uważać i nie wolno takich butli tradycyjnych stosować. Nasza instalacja jest wyposażona przede wszystkim we wlew, taki standardowy wlew do LPG, jaki stosuje się w samochodach i on będzie umieszczony w zderzaku naszego kampera. Później gaz z tego wlewu, jak będziemy tankowali, będzie przechodził przez filtr fazy ciekłej, który tutaj widać właśnie. I ten filtr jest jakby wymienny, można go czyścić i tak dalej. Kto użytkował instalację gazową w samochodzie, wie ile, że tak powiem, zabrudzeń może się trafić właśnie w takim gazie, który tankujemy. I jak to później jest kłopotliwe. W samochodzie można wymienić filterek, tu też musimy mieć filtr. I to jest pewnie ciekawe, dlaczego mamy tutaj dwa zawory. Dlatego, że pierwszy zawór będzie nam tutaj, ten pierwszy zawór będzie nam służył do odcinania instalacji kampera podczas tankowania gazu, bo warto zaznaczyć i tutaj jakby tą wiedzę już posiadłem od ekspertów, że podczas tankowania dystrybutory dają ciśnienie około 15 barów, tak? Ta instalacja na pewno nie jest przystosowana na tak wysokie ciśnienie, no i po prostu moglibyśmy szybko uszkodzić ten reduktor. Żeby tego uniknąć, na czas tankowania będziemy zamykali ten zawór, a ten zawór będziemy trzymali otwarty. Z kolei moje doświadczenie mówi, że zawór kulowy, który znajduje się tutaj w tym zaworze do tankowania, nie zawsze jest szczelny. Ja miałem taki przypadek, że ten zawór mi przeciekał. No jakbyśmy nie mieli tego zaworka, no to moglibyśmy stracić cały gaz. Bez kontroli on mógłby nam uciec poprzez ten zawór, no a tego byśmy nie chcieli. Z tego względu tutaj stosujemy ten zawór i w chwili, kiedy zatankujemy gaz do butli, zamykamy ten zawór, już mamy wtedy szczelną tą instalację, tu nigdzie nam nic nie będzie uciekało, tak? A gaz będziemy wtedy dostarczali już w normalnym ciśnieniu do naszego układu dystrybucji, który omówiłem troszeczkę wcześniej. Co warto zaznaczyć, butla jest wykonana, jest taka sama w zasadzie, ma te same złącze co standardowa butla,
Wielkością od takiej typowej butli jest troszeczkę niższa, o około 1 cm ten kołnierz jest niżej niż w zwykłej butli. Z tego względu czasami możemy mieć problem, żeby wkładać do tego pomieszczenia, gdzie gaz trzymamy te butle, więc ta bardzo ładnie butla wchodzi. Całą instalację wykonamy w oparciu o dedykowany system, taki rurowy, wraz ze złączkami, które wytrzymują wysokie ciśnienia. To za chwilę przedstawię. Do wykonania tej instalacji będziemy potrzebowali następujące części. Zacznijmy od rurki. Rurka jest taka specjalna, kompozytowa, przeznaczona do instalacji gazowych. Ona ma średnicę 8 mm i do niej kupiliśmy całą tutaj armaturę. Począwszy tutaj właśnie od zaworu do tankowania. Tu mamy zawór do tankowania i on jest już z taką złączką specjalną do tej rurki kupiony. Za zaworem będziemy mieli, tak jak wcześniej mówiłem, filtr. Filtr już też ma takie dwie złączki. Przed trójnikiem, który jest zamontowany do butli, mamy zawór i zawór też jest wyposażony już w dwie specjalne złączki, takie, które będą pozwalały nam podłączyć tą rurę. Mamy tutaj trójniczek i za trójnikiem będzie szła rurka do butli gazowej. O, i tutaj mamy do butli gazowej to złącze G12, które będzie przykręcone na butlę. I dalej w prawo mamy zawór, o, akurat on jest w drugą stronę zrobiony, ale o właśnie, zawór, który będzie w ten sposób stał. I tutaj jest podłączenie z jednej strony do naszej rurki 8 mm tej PCV i z drugiej strony już ma to też to wyjście G12, takie, do którego możemy podłączyć ten nasz reduktor w instalacji kampera. Mamy tutaj złączkę i to jest taka typowa złączka do tej rury 8 mm. Od tej strony wprowadzamy rurkę, przekładamy ją przez ten pierścionek i później nasadzamy ją tutaj na tą końcóweczkę, tak? Dokręcając później tą śrubę, ten pierścień jest kompresowany i bardzo mocno i trwale zaciska tą rurę plastikową, która jest bardzo. Tak wygląda prawidłowo założony ten pierścień z tym wężem, także on już dolega do krawędzi tego gwintu. I teraz sobie od drugiej strony możemy założyć to i to tutaj już skręcamy z czuciem kluczem. Oczywiście klucz, nie wiem, tu jest 15 jakaś, coś takiego, i to skręcamy. Co ważne, bardzo trudno później po pierwszym zaciśnięciu bardzo trudno te elementy później jest zdemontować i ponownie użyć te pierścienie. No, one są już w jakiś sposób zdeformowane po pierwszym użyciu. No, ale to się da i te układy są szczelne. Później również można to naprawiać, ale ostrzegam, jak ktoś już coś robi, to trzeba mieć to przemyślane i nie poprawiać tego. Sama ta rurka PPE jest dosyć prosta w obróbce, można ją swobodnie przeciąć takim zwykłym nożem do tapetu, tak jak tutaj sobie obracam ją i ona się doskonale kroi. Jeszcze kilka słów o butli, którą będziemy wykorzystywać w naszej instalacji. Jest to gazbank, który, tak jak tutaj widać, jest zabezpieczony przeciwko przepełnieniu i ta butla jest nieco lżejsza, jest wykonana ze stali dupleksowej. Ma swój atest, jak widzicie, do 2031 roku, jest testowana na 30 barów. Ma u góry zawór taki klasyczny jak do butli, a z drugiej strony jest wyposażona również w zawór bezpieczeństwa tutaj z tej strony. W razie jakby nastąpiło zbyt wysokie ciśnienie, no to ten zawór się otwiera. I dlatego taka butla nadaje się do wielokrotnego napełniania, no bo ma odpowiednie zabezpieczenia, ma ten zawór, który w środku ma pływak, który nie pozwala na przepełnienie tej butli, tak? Pracę zaczynamy od zwymiarowania naszej wnęki na butlę. Musimy tutaj wpasować. Ja tak sobie pomyślałem, że
Zrobię sobie to na takiej sklejeczce, całe te wszystkie zawory wstawię tutaj na sklejce i tą sklejkę zamocuję do tej ściany, która się znajduje tutaj w kamperze. No i w tym celu co? Trzeba zdjąć wymiary i później już będziemy działać na warsztacie, będziemy sobie układać te zawory odpowiednio tak, żeby nam pasowały. Kluczowe jest to, żebyśmy mieli do nich łatwy, fajny dostęp. Ja myślę, że gdzieś tutaj w tej okolicy fajnie by było, żeby one się znalazły. Jeden i drugi zawór tutaj umieścimy. Tutaj mamy przyłącze do tej butli, nie wiem czy to tutaj widać. I tutaj sobie już wykorzystamy to co tutaj istnieje. No to do dzieła. Mamy tutaj 37 cm wnękę. Ja bym powiedział dobre 37, tak po kaszubsku, nie? I dobre 50. Dobra, taką sklejkę musimy sobie tutaj gdzieś zorganizować i ją tutaj wpasujemy. Te wszystkie podzespoły gazowe, które mamy, te wszystkie zaworki, to wszystko będzie przytwierdzone do tej płyty na stałe. No i to nam na jakąś pewność tego, że ta instalacja w przyszłości nie będzie nam się w jakiś sposób rozszczelniać poprzez jakieś ruchome elementy. Jeszcze może, o, rzut oka, jak to tutaj wygląda. W środku, o, widać, tutaj jest ta płyta, nie, o której mówiłem przed chwilą. Do niej będziemy montowali. Tutaj jest takie standardowe wyprowadzenie tego gazu do instalacji gazowej w kamperze. No, a my gdzieś tutaj, na tej ściance się tutaj gdzieś wpasujemy, tak żeby te zawory były w miarę łatwo dostępne dla mnie. Tak, w ten sposób przycinając uzyskaliśmy bardzo ładną, o, równiutką krawędź. No i teraz będziemy rozmieszczać urządzenia gazowe. Czas na przymiar. Nasza płyta idealnie się tutaj wpasowuje. I co istotne, trzeba spojrzeć, że u góry, no gdzieś z 7 cm od góry te zawory nie mogą być tutaj na samym szczycie, tylko muszą być troszeczkę niżej. Z tego względu je sobie tutaj obniżę trochę. Prace nasze rozpoczynamy od wstępnego rozmieszczenia elementów na tej naszej płycie montażowej. No ja już tutaj połączyłem te elementy, już to wstępnie wcześniej zrobiłem, rozmieściłem je. No i jak to tutaj wygląda? Na dole mamy filtr fazy ciekłej, który będzie nam filtrował gaz, który będziemy ładowali do butli. Tutaj mamy zawór ten odcinający, który po tankowaniu zamkniemy sobie, żeby nam tutaj ewentualnie gaz nie uciekał. Mamy tutaj trójniczek. Tutaj mamy przyłącze do butli naszej gazowej, którym będziemy się później podłączali pod naszą butlę w kamperze. I tu mamy drugi trójnik i tu mamy zawór do instalacji kampera. Tutaj będziemy podłączali nasz reduktor. Na czas tankowania ten zawór, tak jak wcześniej mówiłem, będziemy zamykali, żeby nie uszkodzić instalacji. Te wszystkie elementy tutaj sobie ładnie poznaczę i za chwilę będziemy wiercić otwory i później tą płytę przygotuję do montażu. Następnym ważnym, istotnym punktem jest sprawdzenie szczelności. Ten układ musi być szczelny. W tym celu wykorzystam sprężone powietrze. Moja sprężarka daje około 8 atmosfer i te 8 atmosfer to na pewno będzie więcej niż ta instalacja na co dzień będzie pracowała, w jakim ciśnieniu będzie pracowała. No dlatego do dzieła. Do tego celu planuję wykorzystać oto butlę, którą będziemy później montowali w kamperze. Końcową część tutaj tej rurki zaślepię po prostu tą zaślepką od butli. Zawór sobie otworzę, ten drugi zawór też sobie otworzę. A ten element, który standardowo będzie zamocowany do butli, zamocujemy go sobie tutaj tak, jakby miał być, nie? Na butli. Dobra. Wezmę sobie klucz i kluczem go dokręcę, żeby tu wszystko było szczelne, żebyśmy mogli sprawdzić. Dobra, tak to wygląda. Instalacja. Wszystkie te elementy, ten element,
ten element i ten element przyszły w komplecie i sprzedawca zapewniał, że one są już przetestowane ciśnieniowo. Jedynym elementem, który ja zakładałem, był ten zawór i ten zawór przyszedł osobno, a te dwa śrubunki przyszły osobno. Podłączymy się ze sprężonym powietrzem z tej strony. Tu mamy sprężone powietrze pod dużym ciśnieniem. A starczy to na wcisk włożyć. Nie powinno wypaść. Nabijemy, ile ta sprężarka da radę. Ile tylko można. No i teraz każde złącze po kolei sprawdzamy na pianę. Nakładamy tą pianę dookoła szczelnie, żeby przykryła całe to złącze i obserwujemy po kolei te złącze. Akurat to jest szczelne. Przejdźmy sobie do tego. Tutaj sobie sprawdźmy jeszcze raz. Dobrze. Tak, tu nigdzie nie cieknie. Teraz pomiędzy korpusem filtra też nie cieknie. Łączenie filtra tu, gdzie go się rozkręca, żeby wymienić, tudzież wyczyścić wkład, tak jak już wcześniej mówiłem, też jest szczelne. Wszystko jest szczelne, dobijmy trochę ciśnienia, w razie jakby gdzieś ciekło. No i teraz te najbardziej newralgiczne miejsce, które przy pierwszej próbie szczelności było nieszczelne, nie? O, zobaczcie, tak to wyglądało przy pierwszej próbie szczelności, którą robiłem, którą tutaj wcześniej zrobiłem i o, widzicie tutaj na tym ekranie, jak pojawiają się te bąbelki na tym złączu, które świadczą o tym, że tu był przeciek. Potem uszczelniłem te złącze teflonem i przy obecnej próbie już to jest uszczelnione teflonem. Tu jest wszędzie szczelnie. Narzucimy tutaj te piany sporo. Zobaczcie, piany jest dużo. Nigdzie tutaj nie mamy przecieku, jak widać. Cała ta instalacja musi być 100% sprawna, jeżeli to wkładamy do naszego pojazdu, gdzie będziemy mieszkali i spali. Tak? To jest bardzo istotny element. Dobrze. Każde złącze. Jak jest przeciek, to od razu go widać. Dobijmy jeszcze może ciśnienia, jeżeli by nie było. Wszystko jest 100% szczelne. Na razie. Dobrze, po cichutku. No i tu za zaworem. Możliwy jest też przeciek jakiś. Nie ma, 100% jest. No i tutaj ostatnia złączka nam została u góry. Na butli samej. Wykonanie tej próby na warsztacie jest dużo prostsze niż już po zamontowaniu w kamperze. Tutaj mamy do tego odpowiednie warunki. O. Jest każde złącze pokryte szczelnie. Zobaczcie, to są te złącze. Tu już spłynęła piana, ale tu wszędzie jest. I można zobaczyć, że nie pojawiają się nam tutaj żadne bąble. Piana spływa, czyli wszystkie połączenia tutaj są szczelne. I można sobie z spodu jeszcze dokładnie obejrzeć ten zawór. Tutaj te elementy, które mieliśmy, to wygląda bardzo dobrze. Wcześniej przygotowane rurki z akcesoriami montujemy do pomalowanej płyty, już tak na finał, na opaski zaciskowe, tak żeby to się ładnie nam wszystko trzymało i idziemy dalej montować to do kampera. Ładnie zamocowane. To już będzie trzymało tutaj fajnie. Dobra. No cóż, teraz to wszystko, całą tą instalację weźmiemy i sobie będziemy powoli już przenosili do kampera.
Parę słów o zaworze do tankowania. To jest taki standardowy zawór do tankowania, który jest montowany w zderzakach samochodów. Tutaj mamy taką tą zaślepkę, którą się zakręca. W środku mamy złącze z gwintem, które będzie podłączone do instalacji. Tutaj mamy taką typową złączkę właśnie do tych rur PPE, do której podłączymy ten nasz przewód do tankowania. No i jest plastikowy element, tak? I ten plastikowy element składa się z dwóch części. Ta część, która będzie na zewnątrz i tej części wewnętrznej. Teraz co istotne, jak tutaj spojrzymy sobie, to ten pierścionek na zewnątrz ma około 2 mm gdzieś tylko. To nie jest dużo i tutaj trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie wyciąć otwór. I teraz jak się do tego przygotować? Ja wziąłem, precyzyjnie zmierzyłem średnicę tego otworu sufmiarką. No i tutaj mi wyszło, tak jak widzicie, niecałe 60 mm. I do tego dobrałem dokładną taką koronkę. Akurat tutaj kupiłem sobie koronkę. I koronka jest bardzo ważna, żeby przed wycinaniem zmierzyć. Nie da rady później tego błędu poprawić, jeżeli takowy będzie. Tak jak widzicie, koronka nawet ma minimalnie mniejszy wymiar, ale to podejrzewam jest związane z tym, że te zęby są szrankowane, tak to się mówi. I one nam dadzą troszeczkę szerszy otwór, więc myślę, że to wszystko się bardzo dobrze wpasuje razem. No, jak przymierzymy sobie jedno do drugiego, to widać, że o, może z tej perspektywy będzie widać, że ta koronka jest idealnie dopasowana do średnicy tego zaworu. To bardzo istotny element tej pracy, żeby to było spasowane. Teraz jeszcze jedna uwaga. Później ten element jest skręcany od tamtej strony, od drugiej strony na śruby i te śruby wchodzą tutaj, o, w te wypusty. To są takie zwykłe wkręty do drewna. I co istotne, ja bym zalecał, żeby posmarować sobie tą śrubkę jakimś smarem albo mydłem, żeby ona lekko weszła w ten plastik, bo może się zdarzyć, że ten plastik pęknie, a tego byśmy nie chcieli. Jak to posmarujemy, to unikniemy tego ryzyka. Zajrzyjmy teraz pod samochód. Jak widzicie, o, tutaj w miejscu, gdzie będę montował wlew gazu, dałem podwójną matę żywiczną i tutaj nawaliłem trochę tej żywicy epoksydowej. Na pewno to nie będzie przeszkadzało, a wzmocni całą tą konstrukcję delikatną zderzaka, która, jak widzicie, o, ma tutaj około 2 mm tylko. Przystępujemy do najbardziej newralgicznej części naszego montażu, do montażu zaworu gazowego w poszyciu zderzaka. Pieski mi tu przychodzą. Pod spodem mamy ten element maty, który był. Ja będę starał się go jak najniżej umieścić z tego względu, żeby... Bo tam jest wtedy taki łagodnym łukiem sobie zejdę z tym do tego zaworu. Tu zobaczmy. Myślę, że w dolnej części go umieścimy. Gdzieś tutaj go umieścimy, żeby nie za daleko. Tutaj jest takie miejsce. Dlaczego najpierw wiertłem sobie pilotuję? Dlatego, że no będzie mi prościej nie poharatać tego elementu. Jeszcze zobaczmy. Będzie dobrze, jak tak zrobimy. Jedziemy. I pomału, małymi obrotami wiercimy otwór. Jesteśmy już na drugiej stronie. Mamy wywiercony otwór. Kupuję do wiercenia. Otwór powinien pasować. O, nie działa na przedłużacz. Jest. Dobra. No i po strachu, bo obawiałem się bardzo tego momentu. Zobaczmy, jak będzie pasował nasz
zawór gazowy w tym miejscu. Trochę drastyczne miejsce. No idealnie pasuje tutaj w tym miejscu. No i teraz tylko musimy doprowadzić do niego odpowiednio rureczkę. Dobra. Naszą rurę gazową przeprowadzamy w tym odległym miejscu. Specjalnie ją tak tutaj prowadzę, bo wtedy to nam da margines tutaj do ruchu, żeby można było ją swobodnie schować. Tam na krawędzi zabezpieczę tą rurę taką rurą PESEL, żeby ona się tam nie uszkodziła mechanicznie. No i tyle. Myślę, że w tej chwili przystąpimy już do montażu samego zaworu. Ten pierścionek, który będziemy dokręcali, zakładamy w kierunku zaworu stożek. Jego troszeczkę dalej wciśniemy, bo będzie nam pewnie prościej wsunąć to. Może nie. Pierścionek powinien nam się ładnie tutaj zacisnąć i to normalnie palcami idzie dokręcić ładnie do pewnego oporu i później trzeba już iść po klucz. Idę po klucz. Rzućmy finalnie okiem na to, co żeśmy wykonali. Tu mamy zawór do wlewu gazu, który możemy sobie odkręcić do tankowania ładnie. Tak, jest zamontowany. Faktycznie śrubki posmarowane smarem zrobiły robotę. Tu mamy przepust. Tak jak mówiłem, użyłem tego dalszego miejsca do przepustu. Rurę na tej ostrej krawędzi zabezpieczyłem peszlem, żeby jej się nic nie stało w przyszłości. No i tu mamy te nasze zawory. Ten zawór do tankowania jest w tej chwili otwarty. Tak go sobie zamykamy. I zawór na instalację naszą gazową do kampera otwieramy. Tudzież na czas tankowania zamykamy. W takiej pozycji będzie normalnie. Tu będziemy mieli zamontowaną za chwilę butlę. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No i tak wygląda efekt finalny. W środku mamy już podłączoną butlę naszą gazową do wielokrotnego napełniania. Mamy dwa zawory, które są dosyć dobrze dostępne. Tak jak tu widać, możemy sobie otworzyć butlę na zasilanie naszych odbiorów lub ją zamknąć. I tutaj na czas tankowania otwieramy sobie zaworek, później go zamykamy, żeby nam nic nie wyciekało. Praca skończona. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że to, co przedstawiłem, może się wam przydać, zwłaszcza w tych dalszych podróżach, gdzie mogą się zdarzyć problemy z napełnianiem butli za granicą. To na pewno będzie przydatne.